Podkarpackim konkursem Nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionów zakończyły się tegoroczne Dni Sędziszowa Małopolskiego. 5 czerwca na plac targowy zjechało blisko 30 indywidualnych wystawców, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z całego województwa, aby zaprezentować swoje wyroby i powalczyć o nagrody w 4 kategoriach. Wydarzenie zorganizowali wspólnie Samorząd Województwa Podkarpackiego, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim. Celem podkarpackiego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionów jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką. Finał 21. edycji konkursu zorganizowany w Sędziszowie Małopolskim przyciągnął wielu wystawców i kół gospodyń wiejskich. Wśród blisko 70 konkursowych propozycji nie zabrakło prawdziwych perełek. Przetwory z Krasiczyna też na konkursie. Dzisiaj z nalewką z zielonych orzechów. Cóż mogę powiedzieć? Nalewka, jak każda nalewka, ma swoje właściwości, a orzech od bardzo, bardzo dawna, jak pamiętam, moi rodzice, moi dziadkowie zawsze mówili: pamiętaj, orzecha musisz szanować i żeby z niego robić przetwory. No najczęściej robimy naleweczkę lub sam syropek z zielonych orzechów. Wiadomo, właściwości ma swoje zdrowotne. Z tego, co ostatnio się dowiedziałam, również można jego zażywać przy tarczycy. A najbardziej ma dolegliwości żołądkowe, jak również dla dzieci można podawać, ale w postaci tylko syropu. Czyli bardzo ważne tutaj w produkcji tej nalewki jest to, żeby ten owoc orzecha był jeszcze zielony, tak? Zielony orzech zbieramy od Jana, wiemy, że 24 czerwca do Onufrego 4 lipca. I przetwarzamy, jeszcze jest zielony, ma bardzo dużo soku i z całego orzecha, wiadomo, trzeba umyć odpowiednio. Niektóre mają takie troszkę zaplamienia, więc to trzeba wszystko usunąć. Do słoja zasypujemy bardzo małą ilością cukru, ponieważ on sam w sobie ma właściwości, które później uwydatniają ten cukier. Zalewamy, syropek już mamy gotowy, a później zalewamy alkoholem i mamy naleweczkę. No to właśnie, nalewka to jest konkursowy produkt, ale wasze stoisko to nie tylko właśnie ta nalewka. Tu mamy co jeszcze do dyspozycji? Co mamy? Co znajdziemy w sadzie, w ogrodzie, na polu, w lesie? To wszystko dajemy do słoiczka, do butelki i przetwarzamy. Mamy już troszeczkę nagród mamy. Mój trzeci produkt to jest róża cukrowa, możemy tu pokazać. Ucierana róża cukrowa jest na produkcie tradycyjnym. Produktem jest, jak również konfitura z czarnej porzeczki i galaretka z czerwonej porzeczki. Królową u mnie na działce jest róża Rosa Rugosa i rokitnik. Kacapoły, co to za danie? To jest danie z ziemniaków, a że u nas są ziemie bardzo ubogie, to udają się ziemniaki i kapusta. Więc dawniej, dawniej dużo tego robiono, no z biedy, no po prostu z biedy. Ale mamy kacapoły same i drugie kacapoły mamy z nadzieniem z kapusty. Można je spożywać z mlekiem, z omastą, ze słoninki, z boczku lub z masełkiem. Albo jako dodatek do jakiegoś gulaszu czy mięsa, jak kogo było stać. Mamy też nalewkę z czeremchy. Jest to krzew rosnący no, dosyć wysoko, który ma czarne jagody, z którego można robić nalewki i różne inne mikstury. No i jest on bogaty w witaminę C, no, działa na przeziębienie, w różny sposób, a my robimy po prostu nalewkę. Jej sok jest bardzo taki esencjonalny, gęsty. W podkarpackim konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionów wzięło udział wiele reprezentacji gminy Sędziszów Małopolski. Na konkursie oczywiście nie mogło zabraknąć koła gospodyń wiejskich Moja Wolnica Ługowa. Z czym przyjechałyście, panie? My dzisiaj przyjechałyśmy z 4 propozycjami regionalnych wyrobów z naszego osiedla. Pierwsze to są kulki dożynkowe, później mamy wolickie złoto, wolicki ser z lubczykiem oraz mazidło bobowe też z lubczykiem.
Co wyróżnia te produkty? Dlaczego akurat te produkty zgłosiliście na konkurs i dlaczego liczycie, że jury je doceni? Szczerze powiem, że miałyśmy bardzo utrudnione zadanie, ponieważ już bardzo dużo produktów regionalnych było zgłoszonych, a one nie mogły się powtarzać. No i przeprowadziłyśmy taki lokalny wywiad wśród naszych babć, sąsiadek. No i dlatego wybrałyśmy takie trochę niespotykane i chyba trochę zapomniane produkty i chcemy je pokazać. Z czym panie przyjechały na ten festiwal? No chleb na dęku, mamy masło, skwarki, a podane były jeszcze krokiety zawijane z marmoladą, zawijane z makiem i proziaki. Tak. Dlaczego zdecydowały się panie akurat te produkty zgłosić na konkurs? Bo to są najstarsze i najbardziej smakują tak teraz też poszukiwane. Proziaki mają bardzo dobry popyt po prostu do sprzedaży. No i są najlepsze, bo zastępują zawsze, jak brakuje chleba, to szybko proziaki można zrobić. Z jakich składników powstały te wszystkie produkty? No to proziaki, mąka, kwaśne mleko, tam troszkę sody lub soli. No i te krokiety z kapustą, z grzybami, skwarki, no to wiadomo, że troszeczkę boczusiu, troszeczkę słoninki, jeszcze jakaś kiełbaska lub mięsko mielone. Można powiedzieć, że chleb na dęku to taki wasz flagowy produkt. Jak się go robi? Chleb na dęku to jest po prostu od dawien dawna był i jest i chyba będzie. Tyle, że ludzie nie chcą piec, bo wymaga bardzo dużo pracy, ale warto. Ja piekę bardzo długo. No i trzeba rozczynić pierwszy dzień. Później na drugi dzień się piecze, daje się mąkę z wodą, jak się rozczynia. Troszkę tam zakwas trzymany w lodówce. Później daje się mąkę żytną, pszenną, troszkę mniej, sól i to wszystko. I dużo cierpliwości, żeby dobrze w piecu napalić, bo to też jest bardzo ważne, że nie sama praca, ale to palenie w piecu, żeby się nie przypalił, a upiek to jest wielka, wielka sztuka. Komisja konkursowa miała ciężki orzech do zgryzienia, aby spośród tylu konkursowych propozycji wybrać te najlepsze. Po raz pierwszy chyba, tak mi się wydaje, brałem udział w obradach takiej komisji, gdzie trzeba było oceniać różne produkty, różne napoje, nalewki. Trochę miałem obawy, ale cieszy mnie jedna rzecz, że moje, że tak powiem, spostrzeżenia, moje oceny tych wszystkich nie całkiem się różniły od komisji, pozostałej komisji, więc jednak w miarę dobrze mi się to udało oceniać. No cóż powiem, te wszystkie produkty są naprawdę świetne, tradycyjne. Ocenić, która jest lepsza nalewka, który produkt jest lepszy, to jest naprawdę ogromna trudność, bo naprawdę wszystkie są wspaniałe, dobre. Czasem wybrać tą najlepszą to był wielki problem. No, na całą tą ilość nagród, które dzisiaj żeśmy przyznawali, praktycznie jeden produkt dostał głosowanie jednogłośne. Wszyscy żeśmy się zgodzili, że był najlepszy w jednej z tej podkategorii. A tak, no to powiem, wszystkie te koła, które dzisiaj się zjawiły, koła gospodyń czy producenci, naprawdę stanęli na wysokości zadania. Świetne potrawy, wspaniale przyrządzone, pięknie oprawione i udekorowane. Także jest to na pewno ze wszech miar świetny, potrzebny konkurs. Na co komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę. Staraliśmy się wybierać produkty, które były zbliżone najbardziej do tych tradycyjnych, do tych, które gotowały kiedyś, czy piekły, czy przyrządzały nasze babcie. Więc braliśmy pod uwagę właśnie tą tradycyjność tego wyrobu
A z drugiej strony oczywiście smak, bo to też jest ważne. Nie każdy, jeden wyrób, który można w różnych wersjach zrobić, jeden bardziej smakuje, drugi mniej. I to wszystko staraliśmy się tak łączyć. A że była 8-osobowa komisja, no więc łatwo było wybrać, że tam przynajmniej większa połowa tej komisji akurat wybrała jeden ten, który no, dostawał nagrodę, bo to będą i nagrody, i wyróżnienia. Myślę, że no, prawidłowo żeśmy wybrali, bo większość tych przeze mnie wytypowanych akurat się załapała do tych właśnie nagród, więc jestem z tego powodu szczęśliwy, bo jak mówiłem na początku, miałem wątpliwości, bo być może tam znam dobrze taniec, który mógłbym oceniać, czy trochę teatr, to wszystko, co związane z działalnością kulturalną, natomiast no, z gotowaniem i z ocenianiem gotowania nigdy nie miałem do czynienia, raczej byłem nowicjuszem, a wyszło nawet dosyć fajnie. W 21. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów przyznano następujące nagrody w kategorii produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego. Nagrody trafiły do Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylnicy Ruskiej za chłopską wątróbkę drobiową i do Zakładu Mięsnego Ciak wyroby tradycyjne za kiełbasiankę z kamienia. W podkategorii wyroby mleczne nagrodę odebrali Bożena Wisła za bieszczacki ser pasterski oraz Leszek Jakimowicz za wólczańskie salami. W kategorii produktów regionalnych pochodzenia roślinnego nagrodę otrzymała Dorota Bocheńska z Koła Gospodyń Wiejskich Woliczanki za powidło ze śliwek smażone w ziemi. W kategorii przetwory warzywne nagrodę odebrała Iwona Szewczyk za gołąbki ziemniaczane, a w kategorii produkty zbożowe Elżbieta Wolan z Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Królewskim za kaczapoły i Anna Mikrut za bułkę drożdżową z kruszonką. W kategorii napoje regionalne wygrali Barbara Rojek z KGW w Klęczanach za kompot z klęczańskich suszek, Tadeusz Kołodziej za 8-letnią śliwowicę oraz Stanisław Majewski za wiśniówkę. Przyznane nagrody ufundował Samorząd Województwa Podkarpackiego. Konkursowi towarzyszyły występy folklorystyczne. Na scenie wystąpił zespół pieśni i tańca Rochy wraz z kapelą. Wszystkie nagrodzone w Sędziszowie Małopolskim produkty będą reprezentować Podkarpacie podczas krajowego finału, który odbędzie się 25 września w trakcie Międzynarodowych Targów Smaki Regionów w Poznaniu.